Witamy Państwa serdecznie na bazie numer 2. Dzisiaj mamy do odmienienia komórki macierzystej młodego człowieczka. I przeczytam, to jest Jesse i hasło to rana. Już za chwileczkę. Już nadajemy. J-E. J-E. S-S-E. S-S-E. Gut. Wir gehen jetzt zu der grünen Vase da für die Kinder. No i teraz właśnie jest dla naszych młodych istot jest specjalna baza numer 5. To jest numer 5? Chyba Fia. Fia. 4. 4. Numer 4 tam właśnie są dla dzieci do odmłodnienia. Jest wszystko to samo co na bazie numer 2, ale jest wszystko w takiej miniaturze. Wir sind jetzt, die hat sich geöffnet, wir sind reingeschwebt. Już tam lewitowali do środka, zobaczymy. Tyskan. Okay, gut. Die schwarzen Umrisse sind sichtbar. Jest wodzie, jest wodzie. Und das Wasser, das ist ja gelb. Das ist auch in Bewegung, das ist ja mal türkis. I na bazie numer 2 jest woda turkisowa, a tutaj jest żółty, złoty taki kolor ma ta woda w wypłukiwaniu. A dekajny chip, to jest skan. Skan przepuścił, nie ma czipów. Cieszymy się, bardzo się cieszymy. Zobaczymy, dostaniemy wyjaśnienie. Jest w płukaniu. Mogę odłożyć zeszyt ze spokojem. Als allererstes ist so, wie sagt man, so ganz helle Hautfarbe rausgekommen. Pierwszy kolor, co opuszcza w wypłukiwaniu komórek jest beżowy. Zaraz się dowiemy, bo tego nie mieliśmy. Ja, Rafael sagt, das ist also praktisch diese Zellen vom Gehirn. Rafael mówi, że to są pierwsze, są wypłukiwane, bardzo pozmieniane, to są komórki mózgowe. Pierwszy raz mamy. Jetzt kommt gerade noch. Zielona farba wypływa. To są genetyka. Ja na chwileczkę tylko. I dalej to się odbywa. Odbywa się dalej. Do tego dochodzi farba czerwona. Tak jak mówiłam, wpierw mózg, intensywnie wypłukiwane komórki mózgowe, potem bicwajty, druga była zielona, to są zmiany genetyczne, komórki zmienione i teraz czerwona, i czerwona farba oznacza układ krążenia krwionośnego i żółta to są komórki skórne. Cztery farby wypływają na zewnątrz. Już się rozjaśnia ta istota, jest bardzo młody człowiek, ale dusza jest niemal z wielkością człowieka, czy to dziecko, czy dorosły. To jest kopia ciała po prostu. No już się te kolory wszystkie zaczęły tam mieszać po bokach w tej złotawej wodzie. Widzicie, dla dzieci jest inna woda energetyczna, złota. Jako osoby, jako człowiek są po prostu niewinne jeszcze, nie tak skażone jak człowiek dorosły. Chodzi o komórki, to coś innego, tak? Tylko mówię o, że są w rozwoju w społeczeństwie. Społeczeństwo zmienia. Rozjaśnia się cały czas. Ja sama jestem ciekawa, jakie informacje dostaniemy. Już pozytywna energia wypełniła tą bazę, znaczy się, że wypłukiwanie jest bardzo intensywne.
ist es gerade so wie beim Stefan, das von, also Stefan? Ja, von der Seite her, weißt du, von der Kugel kommt jetzt nochmal so gelbe Wasser mehr dazu. Als ob, so wie es damals beim Stefan war, wo auch noch mehr Wasser in die Vase rein. Jak gdyby Stefana odmładniali jemu komórkę, to wypełniła się, właściwie się energia. Złota energia wtedy zaczęła wpływać tam po prostu do tej półkuli i wzmacniała niesamowite energie z boskiego źródła, właśnie były dostarczane. Wysoka istota duchowa, to jest, odbywa się inaczej i to się akurat w tej chwili z tym chłopcem tutaj stało. Zaczęła energia wypełniać całą półkulę złotą energią. Zobaczymy, co to za musi być wysoka istota duchowa w tym ciele. Śmieciarki w tym ciele przeszły. Jetzt sind die Umrisse so ein schmutziges. Już kremowa się robi ta istota, ale ciekawe jestem, kogo tutaj mamy na odmłodnieniu i nieskażony żadnymi programami. Już się biała robi ta istota bielusieńka. Za chwilę zacznie robić się przezroczysta, znaczy się ostatnie komórki są wypłukiwane z informacji. Jestem sama już niecierpliwa. Rzadko mamy, ale mamy. I rodzina się dowie. Kogo ma? Jetzt geht auf der linken Seite die Vase oben auf. Już się otwiera, to jest odwrotności, tutaj na bazie numer 2 jest, po prawej stronie jest ten portal, wejście do szklanej półkuli, tam gdzie jest stół kryształowy, a tutaj jest odwrotności, po lewej stronie akurat się ten portal otworzył, gdzie wszyscy będą lewitowali tam, gdzie jest ten, do tej półkuli szklanej i będzie teleportowana ta istota tam z tej wody energetycznej do dalszego procesu odmłonienia komórki macierzystej. Jetzt werden die Umrisse gerade so langsam durch. Już się robi przezroczysta ta istota, znaczy się, że za chwilę dojdzie do teleportacji. Już cała grupa lewituje tam już i będą oczekiwali na stole kryształowym tą istotę. Już zniknęła, doszło do teleportacji już tam na stole i wasa zaczyna być spuszczana, złota energetyczna woda. I już się portal zamknął w podłodze, są przy stole, skan zjeżdża na dół i następny proces jest ściąganie warstw, aż będzie odkryta ta komórka macierzysta. Czerwona z błękitnym punktem, taką ma każdy człowiek. Nie ma w innym kolorze czy barwach. Wszyscy mają. Tak została stworzona, tak stworzył człowiek. Cały czas są ściągane warstwy. I już stop. Skan z warstwami podjeżdża do góry. Also wenn man das Schädel genommen hier vorne an der Stirn nimmt, dahinter, kurz vorm Gehirn, also da wo praktisch... O, ma, tą macierzysta komórka jest na, tutaj w tym miejscu, prawie jeszcze nie było dritte Auge, nie? Genau so. W tym miejscu, gdzie jest trzecie oko, jest
komórka macierzysta. Der Kleistift jetzt auch schon. Już szarak, robot już jest przyciągnięty, wziął namiary na tą komórkę, na ten błękitny punkt i igła zaczyna zjeżdżać do tego miejsca. Er sticht gerade ein. Już jest w środku i zaczyna się od nowa informacji komórki macierzystej. Teraz ja mam czas, Rafael. Eurys. Ich wollte fragen. Warte mal, darf ich gerade noch sagen, was die Energie, wie die aussieht? Ja, ja, muss ich jeszcze przekazać coś. Und zwar, das ist auch in einer Spirale angeordnet. Das ist dieses hell, also so Hautfarben, so hell, ja, und noch ganz golden, also. Jest spiralna informacja, jest kolor, można określić, mówi ciężko to określić, ten kolor, ale taki jakby beżowy ze złotym. Jest ta informacja tej osoby. Teraz ja się pytam, właśnie zadaję pytanie, co to jest za istota i dlaczego w nim jest czysta. I jetzt Eurys, Raphael, diese Mensch hat keine Programme, keine Chippen. Wer ist diese Seele? Praktisch sehr, also das erste oder zweite Leben, sagt Eurys, das wo sie jetzt hier auf der Erde erste? Ist. Das kannst du nicht genau sagen, weil da hat sie jetzt gerade keinen zum Nachgucken, aber ganz, ganz neu. Also Eurys mówi, że ta dusza jest drugi raz, ma zejście na ziemi, jest bardzo młodą duszą, która właśnie doświadcza po raz drugi. Mówi, nie jest w archiwum tam, gdzie dokładnie, bo to już teraz nie odgrywa roli. Halt, also was da jetzt auch, also was Eurys weiß, ist, dass es eine sehr positive Seele ist. Bardzo pozytywna dusza. Also wysoka, sehr weit entwickelte. Bardzo wysoko rozwinięta dusza, mówi Eurys, tylko tyle może przekazać. Z bardzo wysoka przybył, wysoka nazwamy, bo może to czy w dół, czy w bok, gdzie ta wysokość jest, to jest obojętnie. Nie znacie, że dół to jest piekło, czy coś, to jest bzdura i my tylko potrafimy określać właśnie kierunki, a tutaj kierunków nie ma. Wysoka dusza, bardzo wysoko. Dlatego rodzina dała do odmłodnienia i teraz wiecie dlaczego jest wnuk. Raphael teraz przekazuje informację. Dass, das alles in der Genetik verankert ist, dies, was die Seele, also der Körper hat, dass das jetzt einfach nur eine Verbesserung eintreten wird. Weil Raphael mówi, że te zmiany, które aber ganz ausnahmsweise cielesne są, to wszystko zmieniła genetyka. I że to poprzez odnowienie będzie zatrzymane i będzie widzialna duża poprawa. Także czekamy na informacje. Bardzo jestem zainteresowana właśnie tym przypadkiem. Także. Ja, das läuft und läuft halt jetzt. Das wegen dieser Körper hat gewählt. Pytam się, czy ta istota wybrała to ciało. Auch nicht sagen, ob die Seele den Körper gewählt hat oder ob das praktisch der Seele vorbestimmt war. Also das können sie jetzt gerade im Moment nicht auf dieser Stelle. No bo nie ma, bo ta Eurys teraz tam nie ma zasięgu do archiwum, bo to jest na bazie numer 2, wtedy jak przy oczyszczaniach to są informacje tam przekazane ze specjalnego źródła te informacje, a tutaj nie ma zasięgu, żeby to przekazać, ale musimy to zaakceptować, tak jest. Także wiemy, kim jest, cieszymy się. Cały czas ta informacja jest wciskana, a ja idę do kamery. Sprawdzać. Imanoch? Cały czas, no duże zmiany były informacyjne, już akurat się igła poruszyła do góry, znaczy się, że proces odnowienia komórki macierzystej jest zakończony. Już, ramię do góry podjechało. I szarek jest odstawiony do laboratorium, skan zjeżdża i zaczyna kompletować ciało. Z powrotem. Komórka bardzo płytko była, także ten proces
baut auf. Ja. Sind an der Nasenspitze. Ja, so geht's. Und da war ich. Jetzt stoppt das Scan. You stop. Scan von dir ist da. Puste da gut. Er hat jetzt wieder seine Aura. Seine Aura odnowiona. Jego Aura odnowiona. Paolo, Paolo, Paolo. Paolo, kamerę mi tutaj przesuwa. Paolo. I Aura odnowiona została nałożona i ochrona planetarna. Ja, die Seele steht da jetzt. Przed tą. Bardzo szczęśliwy, dziękuję. Bardzo. Aż promieniuje radością. Już portal się otwiera w podłodze. Żegna się. Jeszcze raz się podziękował i zniknął za zakrętem. Od tego momentu zaczynają się zmiany w ciele fizycznym. Cieszymy się i wiem, że dostaniemy informacje i to pozytywne informacje. Na ten moment namaste, następna osoba do odnowienia czeka.